Cześć Boże, witajcie. Od razu na początek małe wytłumaczenie, przeproszenie, że nie ma jakiegoś lepszego światła, że nie ma lepszych mikrofonów, że nagrywane, że tak powiem, z rąsi prosto z komórki. Jestem sobie w Puszczy Noteckiej, wyrwałem się na bardzo długi spacer i łażę sobie i myślę sobie o słowie. I stwierdziłem, że nagram też krótki komentarz właśnie z tego miejsca. Nie mam przy sobie Biblii, no bo łażę bez niczego. Więc zachęcam, daj sobie teraz pauzę i przeczytaj dzisiejszy fragment Ewangelii o wesele w Kanie Galilejskiej. Dobra. Mam nadzieję, że jesteś po lekturze tego fragmentu. Ja parę słów komentarza. Coś, co mnie najbardziej zatrzymuje w tym słowie i często mnie zatrzymuje właśnie w tym fragmencie, to zaproszenie Jezusa do tego, żeby robić bezsensowne rzeczy. Jezus zaprasza do tego, żeby napełnić stągwie wodą i ci ludzie, którzy je napełniali, to były wielkie pojemniki, to po prostu mnóstwo czasu na pewno im to zeszło. Jak napełniali to wodą, to sobie myśleli, po jaką cholerę my to robimy. To było coś bezsensownego. Na weselu potrzebne było wino, a nie woda. Potrzebny był określony napój, a nie woda. I Jezus zaprasza te sługi do tego, żeby napełniali wodą, czyli do robienia rzeczy bezsensownych, które, jak się okazało po czasie, były najlepszym, co mogli zrobić. Czasem tak jest, że w drodze za Jezusem, nie widzimy od razu efektów naszego zawierzenia, nie widzimy tego, że warto jest za Nim iść. Nawet wiele rzeczy nam wydaje się bezsensownych. Oczywiście tutaj trzeba mądrze rozeznawać, co rzeczywiście w mojej duchowości, religijności jest sensowne, jest karmiące, bardzo mi pomaga, a co kompletnie nie jest sensowne, jest tylko jakąś sztuczną formą, która nikomu nic nie pomaga. Ale warto sobie też pozwolić na taki kredyt zaufania do Jezusa, bo może być tak czasem, że idąc za Nim, wydaje nam się, że chodzenie drogą wiary jest bezsensowne, nic nie daje. A kto powiedział, że musi od razu dawać? Trzeba Jezusowi zaufać, trzeba zawierzyć. Pewne rzeczy muszą w nas po prostu dojrzeć. I to jest bardzo w porządku. Jak widzimy w tej scenie, to robienie tych bezsensownych rzeczy się bardzo opłaciło. Przyniosło spektakularne efekty. Więc jeśli jesteś w takim momencie wiary dzisiaj, że bycie z Bogiem, twoje chrześcijaństwo, twoja wiara wydaje ci się bezsensowna, spoko. Niech się wydaje. Daj sobie czas. Może poszukaj jakiejś inspiracji, jakiejś nowej formy modlitwy, formy przeżywania swojej wiary, ale broń Boże, nie odchodź od Jezusa. Spędzaj z Nim czas. To w ogóle to nam się czasem wydaje takie, nie? Bezsensowne spędzanie czasu z Jezusem. No bo moglibyśmy wiele innych rzeczy zrobić, a siedzimy z Jezusem. No siedź z Nim. Albo wyjdź na spacer do puszczy i porozmawiaj się z Nim. Tyle. Dzisiaj krótszy komentarz. Bardzo Was pozdrawiam z puszczy i melduję, że moja i może Twoja ukochana jesień naprawdę jest tuż za rogiem. Tu ją już widać. Jaram się. Bardzo się z tego cieszę. No. Zachęcam do dzielenia się też słowem. Jeśli chcesz się podzielić myślą do tego fragmentu Ewangelii, to śmiało w komentarzach możesz pisać. Pozdrawiam serdecznie.